Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Debatico Wise. Tak myślę sobie, a polosuję sobie tak troszeczkę, żeby tutaj trafić na jakiś bardziej przystępniejszy item na sam początek gry, żeby w miarę szybko i sprawiej nam właśnie poszła rozgrywka, by właśnie odblokować tą jedyną rzecz, którą dalej potrzebujemy sobie odblokować w naszym ajzaczku i mieć już grę zrobioną praktycznie na 100%. Bomba się zwróciła, to się zwróciło, fantastycznie. Ajajaj, podpalenie ci, ale w sumie Bornik Bergman to mówi wiele, tak? Mówi naprawdę bardzo wiele. Że takowi przeciwnicy mogą tutaj wystąpić. Ale tak sobie siadam, tak patrzę, a może mi się coś znajdzie, ale tak myślę, kurde, będę rillerował, raczej przerzucał, niektórzy się, niektórym nie pasuje, jak mówię, rillerować. Że będę przerzucał te pokoje tak długo, zanim coś trafi dobrego. A tutaj raz, dwa, trzy. I okej, dziękuję za Cricket. To pomnaża moje obrażenia dość. Tak myślę, że z takim nastawieniem możemy po prostu zacząć dzisiejszy odcinek i po prostu odblokowywać sobie ostatnie rzeczy, jakie mamy do odblokowania. Dobra, mamy klucz The Hunt. Bardzo niefajny przeciwnik na sam początek gry. Chyba jeden najbardziej z upierdliwych, już jestem za połówkę. Ale jestem naprawdę przykokszony, więc nie powinno być jakichś większych problemów. Ty cholero, może będę stał od ciebie dalej, żeby być w stanie to unikać. Mam przynajmniej taką nadzieję. W 2 minuty Magic Mushroom podwojenie, a czy jakie podwojenie? Powiększenie wszystkich statystyk, w tym obrażenia. Myślę, że jak najbardziej jestem na tak z takim seedem. No to tylko pieniążki zbierać i wchodzić do arcade roomów i grać w Shroud Game. I tyle. Dzisiaj może w drodze wyjątku sobie przelosuję The Negative i Polaroida? Czemu by nie? W sumie czemu by nie? Bo jednak nam nie zależy, żeby nie wiadomo jak daleko iść. Ajajaj, nie mam żadnej ten, żeby się tutaj... Oj, no nie jest dobrze. Nie mam nic, żadnej osłony. To nic dobrego nie wróży. Ale na szczęście mamy tutaj bossa, możemy iść szybko i szybko się z nim rozprawić. Połówkę serca. Podwójny monster, powinno być spoko, powinno być w miarę przyjemnie i spoko. Zwłaszcza patrzeć na to obrażenie, jakie mam, 4 kreseczki, co? Okej. Wow, 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 ej, panowie. The Halo? Tear is up, to jest coś, co mi się przydaje. Mamy tutaj genialne podwojenie obrażeń. Mamy Dead Keta i mamy Tears Upa. Dzięki temu mamy podwojone obrażenia, przynajmniej jeszcze szybciej. Mega, po prostu mega fajne podejście, czyż nie? I tutaj mamy jeszcze item. Klucze mamy? Mamy, w razie czego to też jak my kosimy, co? To naprawdę będzie mega szybki run. Nie, chociaż mogę podnieść sobie, wygenerować. Dobra, śpiesz je, ale śpiesz się powoli. Pomyśl trochę. Dobra, idziemy. Coś mi się tutaj wydawało, że coś mi się tutaj ścina na tym obiesie całym, ale chyba nie. Dobra, to idziemy sobie dalej. Case 1, mamy arenę, na arenie nie opłaca się nam kompletnie walczyć, mamy stanowczo za mało monet. Stanowczo mamy za mało monet, żeby coś tam więcej myśleć o arcade roomach. Co mnie boli, nie mam zamiaru tego ukrywać, że mnie to po prostu obecnie boli. Weź się do sklepu i zbombardowanie Donation Machine nie byłoby złym pomysłem. Dobra, mamy pierwszy klucz.
Potrzebowałbym więcej. Znacznie więcej. Mamy drugi klucz, więc mogę wejść do sklepu i mogę wejść po item. Świetnie. Raz, kolejna moneta, luck. Jakby ten run posiadał mało szczęścia sam w sobie, tak? 4 minuty już cavesy. Czy 5 minuta cavesy. Może przy 12 już wyjdziemy z ten i pójdziemy do domu. Chociaż zależy jak dużo moren nam się trafi, czyż nie? To, że teraz nam się trafiają dobre itemy, nie znaczy, że muszą się trafiać nam cały czas, czyż nie? No właśnie, no właśnie. Ajajaj, prawie mnie to tam dotkło. Piąta moneta, to nie za dobrze. Nie, 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 nie chcę mieć mniejsze szanse na Devil Room. Okej. Czy. Wami panowie się tutaj pozajmuję. A, dobra, czyli możemy sobie wejść tutaj. Mamy Alstats. Nie, to jest. Że nam równoważy wszystkie statystyki, daje nam 6 wszystkiego jeszcze. A, bombardujemy. Ale niestety nie dostaliśmy tyle monet, ile bym chciał. Okej, 16 monet. Myślę, że z 16 monetami możemy sobie po prostu iść przed siebie. Mamy są hartę, osłonę. I aby się nam trafił David Room. W sumie, gdyby na mnie ten soul heart wyleciał, to już miałbym. Ej, ej, bo jeszcze mogę mieć źle. Jeszcze trochę i mogę o tym pomarzyć. Okej. Mamy? Mamy i tutaj mamy damage range, a fantastycznie niestety bez itemu. To da nam. Przerzućmy, bo to może być z David Room. Kurde, no niestety. Item genialny, ale go nie mogę zabrać ze sobą. Znaczy, to jest największy problem w tej grze. Kiedy gra się, znaczy największy problem Isaaca, kiedy się właśnie nim gra. Damage up, kolejny. To jest po prostu miazga. Z miazga co się nam tutaj trafia, nie? Ale to jak w większości odcinków, czyż nie? To w Hearthstone niby wróżyło, że to będzie jakaś lepsza karta, niestety w przy moim aktualnym stanie jest to karta to dosłownie bezużyteczna. Tak jak i te serce. Bezużyteczne. Dobra. Co ci tak osłaniało? To była szereg tych much miałeś, czy co? The fuck? Dobra, tutaj się nie opłaca. Wchodzimy tutaj na prawo. Rozwalamy te gówna. No, te czary, to już jest przydatniejsza karta, bez dwóch zdań. No, to mnie odsłania. O, coś chyba tak miałem bardzo małe szanse, żeby mieć takowy Devil Room tutaj. Okej. Gdzie ty jesteś, gnoju? I teraz was szukać was tutaj. To jest po prostu jakaś masakra. Tutaj mamy jakieś wejście, dużo kluczy, dużo wszystkiego, ale żadnego wejścia tutaj. Ale mamy bossa. No taki dość cięższy ten boss.
pamiętam te początki, kiedy on był naprawdę masakryczny, pamiętam jak ja na niego narzekałem i jak Eleven na niego narzekał. Teraz takie wiem jak unikać jego pocisków. Kolejny Alsat Up i kolejny Devil Room. Skoro tak się sytuacja... Speed Up, okej. Skoro tak się sytuacja prezentuje, to myślę, że nie byłoby to złym pomysłem, żeby jeszcze tutaj troszeczkę pochodzić. Kurde, jeszcze zwiększone obrażenie, jeszcze tutaj to masakrycznie dobrze. Okej. Głupie mu wszystko. Dobra. Mam nadzieję, że to tutaj, że to właśnie tędy droga. Ale chyba... Nie, jeszcze nie wiadomo, czy to tędy droga, czy też nie. A jednak tak, dobra. Idziemy. Nie jest to item marzeń, ale... Coś nam tam zwiększa, tak? Idziemy tędy. I patrzcie, że już będziemy w nekropolisach. Gdybyśmy nie mieli takie chore pomieszczenia, przez które trzeba się po prostu namęczyć i są dosłownie wkurzające, byśmy zaoszczędzali znacznie więcej czasu. Dobra, lecimy niżej i patrzymy, co nam się tutaj trafi. Arena. Nie opłaca się. Tutaj raz, dwa. Kolejna bomba, fantastycznie. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni odcinek, bo w tym odcinku raczej... Ajajaj, no to już tutaj zgałganiłem. Strasznie. Tu nie ma... Jak chciałem powiedzieć, że tu nie ma nic, tak? Ale może być... HP up. Tak by się czy ten HP up brać, czy go przelosować? Przetasować. Weźmiemy. Chociaż myślę, że zrozumiałem. Okej. Oni są dość upierdliwi. Ci i ci. Ale więcej życia by się zdało, czyż nie? Dobrze, że nam to połówko odbiera, nie całe. Myślę, że może być to przydatne, więc pozwolę sobie to podnieść. Bateria. Znowu nie tędy droga. Idziemy, nie przejmujemy się. A to żeby się teraz pomylić, która krew jest czyja, nie? Serio, go ten pocisk go nie dobił. Więcej bomb, więcej monet. Ajajaj. Na szczęście ma takie obrazy, że jak się tylko dosłownie na moment odsłonić się, to już tak przepadacie, tak? To jest Neps One. Raz, dwa to idzie. W sumie by się zdał jakiś Tears Up taki porządniejszy. Od Mushroom przy tej sytuacji. Myślę, żeby nam zwiększył obrażenia znacznie bardziej. Nie mam zamiaru tego przelosowywać. Potrzebujemy trochę żywotności. Tak. Tak, liczę na jakiś takowy Arcade Room. Ale się zwiczo powiedzieliście? Nie mogę go zranić, gnoja. Coś mi się wydaje, że Arcade Roomu to tutaj nie będzie za bardzo. Ni widu, ni słuchu. Nie, dobra, nie powinien masz ogolewać. Tam raczej nie...
Nie mam tej mocy w rękach. Nie mam. Dobra, po prostu zeskakujemy niżej. Nie przejmujemy się, że tutaj się nam trafi Arcade Room. Trzeba pomału grać. O, czerwona. Aha, no tak nie wejdziemy. Także w oczy się lepiej blacharty i są harty, czyż nie? Niestety takowych. Takowe się już do mnie nie trafiają, tylko na samym początku mieliśmy szczęście do tego. Okej. Tam mamy baterię, ale. Czy ja sobie naprawdę nie gadałem, że bardzo uwielbiam Epic Fetusa i Doktor Fetusa? Zwłaszcza, że mam podwojone bomby. I one są cały czas czerwone, czyli cały czas mają zwiększone obrażenia, czyż nie? Okej, okay. I widzicie, i od razu już nam to przynosi szczęście. Uwielbiam ten item. Ubóstwiam wręcz. To jest mój numer jeden. W sumie nawet mógłbym usiąść trochę i porobić o ten moich ulubionych itemach. To też nie jest głupie, a to jest trochę inne. Znaczy nie, Isaac w dalszym ciągu to jest, ale coś innego o tym Isaacu, czyż nie? O, mamy Arcade Room. To będziemy grali. Hazardy. A, dobra. Wchodzimy. I na tym cwaniaku musimy zagrać. Że jak użyję fetusa. Nie po to cię szukałem, żebyś mi teraz ten. O, popatrzcie, trafiam wszystko, tylko żeby mi z katolenia wyleciało. Właśnie mi tak w to pokazywało, co mi tam pisaliście mi. Co jeszcze sam sprawdzałem. Że muszę po prostu na nim pograć 100 gier. 100 razy. Tak normalnie dać mu 100 monet. I wtedy się coś ciekawego odblokuje. Nie to, że w innym podejściu, tylko że tak normalnie muszę. Chyba. Ale się po prostu miłosierny. Tyle mi tego stafu daje, że łama sakra. No, musimy wchodzić, musimy wychodzić. Zwłaszcza, że często trafiają się monety i dajesz mi jeszcze 3 monety. Więc ile to miałem? 25 monet i dopiero teraz mam 20? 26 monet. Jeszcze widzimy na plus. No upartego to wiecie, mogę jeszcze tutaj Blind Donation Machine i Blind Donation Machine się jeszcze bawić. To też jest głupie, ale wtedy mówimy papa David Roomowi. A w David Roomie mogą być mocarne i damy chociażby Abaddon. Jakby się nam trafił, to. Brzmi na tym żebraczku dostaniemy więcej wszystkiego. Najgorsze jest to, że nie wypisuje. Ile jeszcze musimy do tego achievementu? I to jest najgorsze. Szkoda, że to nie podsumowuję właśnie niektórych achievementów, że tam na przykład 100 razy trzeba rozwalić maszyny, 100 razy zagrać na ten. I że na achievementach nie ma napisane, że zagrano już 74 razy ze 100, żeby dostać konkretny achievement. No cóż, byłoby za łatwo. Nie patrzę. Niby schodziłem. Nie chcę szkatole, nie chcę szkatole. No niestety wygraliśmy skatole, więc będziemy musieli w innych na innych poziomach także kombinować. Okej. O, popatrzcie, jak ładnie się nam trafiło. Włazimy tutaj. Kolejne 3 monety. Miejmy nadzieję, że takich żebraczków trafi się nam więcej.
Byłoby fajnie. Byłoby jeszcze fajnie, gdyby się nam trafił Price Bomb. Wtedy moglibyśmy dosłownie game breakować grę. Serio. Jest jeden z wielu czynników, które nam to umożliwia. Trochę zepsułem z tego względu, iż nie mam klucza, żeby wejść do naszego... Aha, nie, już byliśmy. Dobra, to idziemy. Przelosowujemy. Oj, zakry. Wchodzimy najpierw tutaj. Teraz chodzę tutaj sobie zobaczyć. Kurde, podpalające się bomby. Mogę zrobić to tak, mogę zrobić to... Aj, nie, 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 to źle zrobiłem, to mogę brać później. Chodź, chodź, chodź. Nie chcę się męczyć. Złazimy sobie tak. Ojejej, mogę te HP brać potem. Mi się wyłączyło, co? I teraz jeszcze mamy efekt podpalania, co nam jeszcze bardziej zgusuje obrażenia. Ej, w sumie to w takich pomieszczeniach to będzie naprawdę bardzo złe. Mam nadzieję, że tam nie muszę się przedostawać. Dobra, wejmy ostrożniej. Nie są sadbombsy. Gdzie one są? Dobra, wiecie co, jednak niestety wybaczcie, ale będę musiał zakończyć odcinek w tym momencie, bo nie mam ostatnio czasu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że będzie taki króciutki odcinek. I nie będę go dokańczał, po prostu następnym razem, ja sobie tutaj pogram, jeżeli trafi mi się Arcade Room, to od następnego odcinka zaczniemy od Arcade Roomu, jeszcze jakim znajdę na tym seedzie. Póki co, trzymajcie się, na razie.